Drodzy widzowie, nazywam się Magdalena Ziętek-Wielomska i witam Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona. Niemcy rządzą Europą za pomocą imperium. Przy czym imperium to jest coś zupełnie innego niż duże państwo. Imperium to jest twór ponadpaństwowy, ponadnarodowy, w którym to, co my uważamy za państwa, stanowi tylko i wyłącznie prowincję, prowincję imperium. Niemcy takie imperium zbudowali 1000 lat temu i niemieckie elity, elity imperialne, myślą do dzisiaj tymi kategoriami, ponieważ innych nie znają. Problem polega na tym, że mało kto rozumie ich kategorie, że mało kto rozumie ich sposób myślenia i działania. W związku z tym mało kto tak naprawdę rozumie, jak działają Niemcy i dlatego Europa ciągle na nowo jest zaskakiwana przez kolejne, nazwijmy to, nieoczekiwane, różne imperialne zakusy Niemców. I za każdym razem popełniany jest ten sam błąd, że przypisuje się im właśnie myślenie w kategoriach, powiedzmy, państwa, które podbija inne państwo. A Niemcy nie są normalnym państwem. Dla niemieckich elit imperialnych same Niemcy, jako to państwo niemieckie, stanowią tylko i wyłącznie prowincję. Prowincję większej całości. Prowincję imperium, którym chcą zarządzać od góry. I w ich percepcji wszystkie państwa europejskie to są także tylko i wyłącznie prowincje. Prowincje, które się zbuntowały władzy imperialnej. W dzisiejszym nagraniu, dłuższym, myślę, że bardziej skomplikowanym, może trochę trudniejszym na pierwszy rzut oka w odbiorze, przedstawię tę historię, żebyście dobrze zrozumieli ten inny model, ten inny sposób myślenia, którego chyba jeszcze nikt autentycznie do końca nie zrozumiał i nie przedstawił tego tak, jak to dzisiaj ja przedstawię. Zachęcam do oglądnięcia do końca. Może czasem trzeba będzie zatrzymać film, odsłuchać jeszcze raz, ale na pewno warto poznać tę historię, warto zrozumieć te mechanizmy, bo tylko wtedy zrozumiemy, w jakiej sytuacji znajdujemy się obecnie, co się tak naprawdę dzieje, z czym mamy do czynienia, bo bez zrozumienia całej tej historii, całego tego niemieckiego sposobu myślenia nie zrozumiemy aktualnej sytuacji Europy, naszego państwa i naszego narodu. Jeszcze raz. Niemcy patrzą na całą Europę jako na jedno imperium, poszczególne państwa to są prowincje tego imperium i tak samo państwo niemieckie stanowi tylko i wyłącznie prowincje. Oni nie myślą państwowo, oni nie myślą narodowo. Oni własną ludność traktują swego rodzaju jak podbitą ludność imperialną, którą się zarządza i rządzi właśnie w sposób imperialny. To nie jest myślenie narodowe, to nie jest myślenie państwowe. To jest zupełnie coś innego i trzeba sobie zadać trochę trudu, żeby ten schemat i ten wzorzec zrozumieć. Bo ważne w tym jest, żeby zrozumieć, że ten niemiecki model imperialny nie zakłada, że będą likwidowane granice między państwami. On nawet nie zakłada, że będą likwidowane, nie wiem, symbole narodowe, że będą likwidowane instytucje państwowe. One jak najbardziej mogą zostać, ale ponad nimi powstaje, on już jest prawie gotowy, nadrzędny ośrodek władzy, który odgórnie zarządza tymi wszystkimi państwami, tymi wszystkimi prezydentami, politykami, firmami, wielkimi korporacjami i nawet w sposób nieformalny, chociaż tutaj Unia Europejska jest już tą instytucją, która stanowi instytucjonalny wyraz, prawda, tego imperium, ale bardzo często są to rzeczy, które są robione w bardzo nieformalny sposób, ale to jest jak najbardziej realny ośrodek władzy. I jak zrozumiemy, czym jest to imperium, ten model imperialny, to wtedy jasne dla nas się staje,
że Polska obecnie przekształcana jest właśnie z suwerennego państwa taką prowincję imperialną, że naród polski przekształcany jest z narodu taką właśnie ludność zamieszkującą imperium, ludność pozbawioną tożsamości narodowej, bo tożsamość narodowa jest niekompatybilna z tożsamością imperialną. Więc to jest właśnie ten proces, cofanie rozwoju budowy państwa, cofanie rozwoju budowy tożsamości narodowej i cofanie całej Europy do właśnie takiego stadium imperialnego, takiego stadium, jakie istniało 1000 lat temu i związane było z niemiecką dynastią Ottonów, potem Stauffów. I to jest ten niemiecki ideał, do którego cały czas dążą. Więc cała historia zaczęła się ponad 1000 lat temu, no i tam zaczniemy naszą własną historię. Cała ta historia zaczyna się w roku 800, kiedy to papież Leon III koronował Karola Wielkiego na cesarza. Papiestwo było wtedy zagrożone przed najazdami, przede wszystkim Longobardów. Problemem papiestwa było oczywiście to, że nie posiadało armii. W dużej mierze armia bizantyjska często broniła właśnie tutaj papiestwo, ale Bizancjum też i było słabsze i miało też swoje własne interesy i trwał tam też osobny konflikt między papiestwem a cesarstwem. No i papiestwo zwróciło się do Franków z prośbą o pomoc i w zamian za to Karol Wielki dostał koronę cesarską, czyli w pewnym sensie jakby proklamowano utworzenie pewnego nowego cesarstwa, które odwoływało się do cesarstwa rzymskiego. Jakby tytulatura została z czasów cesarstwa rzymskiego, ale oczywiście to cesarstwo z tym faktycznym cesarstwem rzymskim nie miało już nic wspólnego, ale tytulatura została, bo to było rzeczywiście coś, co no, dla Franków, dla króla Franków było mocno nobilitujące. No i wtedy właśnie powstaje to nowe Imperium Rzymskie z cesarzem, z Karolem Wielkim na czele, no i z papieżem jako takim, można powiedzieć, kapłanem tego imperium. Imperium Karola Wielkiego długo nie przetrwało. On sam podzielił to między swoich synów, tam na dwie, trzy części. Ostatecznie wyrosły z tego dwa państwa, czyli Francja i Niemcy. I niedługo po tym historia się powtarza. Papiestwo jest znowu zagrożone i papież zwrócił się do niemieckiej dynastii Ottonów z prośbą o pomoc wojskową. No i w zamian za to papież oferował Ottonowi I koronę cesarską. I w 962 roku Otton I przybył do Rzymu i papież Jan XII koronował go na cesarza Rzymian. To musimy podkreślić, to jest cały czas ta zewnętrzna fasada nieistniejącego już Imperium Rzymskiego. Cesarz jest cesarzem rzymskim. Otton I, niemiecki władca, zostaje koronowany na cesarza Rzymian. Oczywiście koronę dostaje z rąk papieży. No i wtedy zaczyna się problem. I wtedy zaczyna się właśnie ta nasza historia. Dlatego, że niemiecka dynastia bardzo poważnie potraktowała ten tytuł, tę nobilitację i przystąpiła do budowy realnego imperium. Nie chcieli być tylko takimi właśnie imperatorami na papierze, ale autentycznie chcieli takie imperium zbudować. I w tym celu zaczęli przede wszystkim używać administracji kościelnej do swoich własnych imperialnych celów. Ponieważ sami Ottonowie, jakby no ich władza dotyczyła tylko i wyłącznie Niemiec, a przecież imperium miało być rzymskie, czyli obejmować całą Europę, cały świat chrześcijański, więc wtedy sięgnęli po tak zwany model cezaropapizmu, czyli używania kościoła, używania instytucji kościelnych do tego, żeby za pomocą tych instytucji budować swoją władzę imperialną.
Odbywało się to w ten sposób, że cesarz obsadzał różne biskupstwa, opactwa, parafie ludźmi, którzy byli mu spolegliwi, którzy jakby realizowali jego cele polityczne. Przy czym trzeba pamiętać, że to jest czas, gdzie jeszcze celibat nie jest obowiązkowy i osoby świeckie mogły być opatami, biskupami. Więc tak naprawdę wszystkie te urzędy kościelne cesarz rozdawał przede wszystkim jakimś swoim rycerzom. Nawet gdzieś w kronikach podobno jest informacja, że nawet jakaś osoba pochodzenia żydowskiego także została opatem jakiegoś klasztoru. Jak ktoś zapłacił, to miał biskupstwo, klasztor i tak dalej. To był właśnie ten model imperialny, który został wtedy stworzony przez Niemców tu w Europie, gdzie jednocześnie cesarz miał być tym głównym władcą na ziemi. Tutaj mamy całą ideologię i cały mit imperialny, zgodnie z którym to cesarz jakby stoi na granicy świata ludzi i świata Boga, świata nieba, świata aniołów, jest reprezentantem Boga na ziemi i stoi ponad wszystkimi ludźmi i rządzi w imieniu Boga, i jakby jego wola, wola cesarska jest, można powiedzieć, takim objawieniem woli Boga na ziemi. To był model bardzo sakralny, prawda, w którym władza jednocześnie pełni określone funkcje religijne i cesarz, zgodnie z tym modelem, cesarz był tym przedstawicielem władzy doczesnej, prawda, tej ludzkiej władzy na ziemi, ale także i władzy kościelnej. Cesarz był także najwyższym kapłanem, król kapłan, to jest także i germańska tradycja króla kapłana. Cesarz jako ten król kapłan jest jednocześnie zwierzchnikiem kościoła, jak i zwierzchnikiem tej całej takiej właśnie piramidy feudalnej. I w kontekście jakby poszczególnych królów musimy pamiętać, że to jest czas feudalizmu, czyli to jest czas tej właśnie takiej feudalnej piramidy, lennicy, prawda, wasalowie, gdzie też obowiązuje zasada, że tam wasal mojego wasala nie jest moim wasalem, prawda, czyli nie ma tutaj czegoś takiego jak bezpośrednia zwierzchność króla nad wszystkimi poddanymi obywatelami, tylko zwierzchność zawsze obejmuje tylko i wyłącznie ten szczebel poniżej. Ten szczebel poniżej natomiast jakby rządzi tym szczeblem poniżej, a ten szczebel poniżej rządzi jeszcze tym szczeblem poniżej, przy czym ten na samej górze jakby nie rządzi tymi na samym dole, no bo na tym właśnie polegał feudalizm, prawda? Władza dotyczy tylko i wyłącznie władzy tych poszczególnych, tych podporządkowanych wasali i lenników i to jest tylko i wyłącznie na takiej właśnie zasadzie. Rządzę tym, kto jest pode mną, ten, kto jest pode mną, rządzi tymi, którzy są pode mną, czyli pełna hierarchizacja. Więc cesarz nie miał władzy nad wszystkimi ludźmi, nad wszystkimi, można powiedzieć, mieszkańcami tego imperium, które funkcjonowało, no powiedzmy, no, na papierze tak naprawdę. Był to tylko pewien postulat, pewien ideał. Natomiast cesarz miał rządzić królami poszczególnych państw, prawda? Czyli właśnie cesarz miał być takim zwierzchnikiem feudalnym poszczególnych królów. Każdy król to był de facto niby, można powiedzieć, władca w jakimś sensie suwerennego państwa. Oczywiście takich pojęć wtedy nie było, ale jakby użyjmy tej terminologii. Ale jednocześnie miał być tutaj, prawda, wasalem cesarza. Miał składać hołd lenny cesarzowi. To była ta właśnie niemiecka imperialna idea. I przez to cesarz miał, w momencie, kiedy wszyscy królowie złożyliby mu hołd lenny, to przez to on w jakiś sposób rządziłby całym tym imperium, ale poprzez tych władców poszczególnych krajów. I to jest ważne, dlatego że ten niemiecki model, on nie zakłada budowy jakiejś takiej jednolitej struktury państwowej i jednego wielkiego państwa. To nie jest w ogóle niemiecki sposób myślenia.
on właśnie zakłada budowanie czegoś nadrzędnego, gdzie te poszczególne państwa w jakiś sposób są tymi lennikami, składają ten hołd lenny, są podporządkowani, gdzie są pewne prerogatywy, które przypisane są do cesarstwa, ta najwyższa władza zwierzchnia, nie wiem, tutaj interpretacja też, jeśli chodzi o sprawy kościelne, to wykładnia praw wiary, jeśli chodzi o sprawy polityczne, tworzenie pewnego prawa, które dotyczy tylko i wyłącznie tego poziomu całości, rozstrzyganie różnych sporów, no i oczywiście zwoływanie różnych wypraw wojennych, krucjat, jakby decydowanie, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem, prawda? Czyli tylko to miało obejmować ten najwyższy szczebel. Na tych niższych szczeblach każdy z tych władców mógł się rządzić jak chciał. I to jest bardzo ważne w kontekście zrozumienia chociażby konstrukcji Unii Europejskiej, która wcale, przynajmniej w tym niemieckim modelu, francuski model jest inny, o nim nie będziemy tu mówić, ale to jest ważne, francuski model jest inny. Właśnie francuski zakłada pewną jakąś taką uniformizację, niemiecki model nie. Niemiecki model zakłada właśnie, że na tym niższym szczeblu to można sobie różne rzeczy robić po swojemu, ale ten wyższy szczebel, prawda, jest obsadzony tutaj przez tą władzę, tą cesarską władzę imperialną. I to jest niemiecki sposób myślenia. Niemcy mają imperium, stoją nad wszystkimi, a wszyscy inni im podlegają. Ten najlepszy sposób obrazuje to pewna rycina. Rycina z Ewangeliarza Ottona III. Jest to bardzo ciekawy rysunek, na której właśnie na tej rycinie widzimy, jak reprezentanci czterech prowincji składają Ottonowi hołd lenny. Jakie są to prowincje? No jest to oczywiście Galia, czyli Francja. Jest to oczywiście Germania, czyli właśnie Niemcy. Jest to Italia, no i jest to Sklawinia, czyli Słowianie. I to jest ważne, bo Germania jest tutaj taką samą prowincją jak Galia, Italia i Sklawinia. I jak powiedziałam wcześniej, dla niemieckich elit imperialnych Niemcy są też tylko i wyłącznie prowincją imperium, taką samą prowincją jak wszystkie inne. Więc ten obraz, ta rycina, to jest właśnie bardzo dobrze pokazuje ten, jakby tą strukturę tego projektu, ten wzorzec, prawda? I pokazuje właśnie miejsce też tej Germanii w tej większej całości. No warto tutaj jakby na marginesie właśnie wskazać na tą kwestię nazwy Sklawinia, prawda? Ponieważ no, w językach germańskich, podkreślam, w językach germańskich słowo niewolnicy i Słowianie, no to są prawie identyczne słowa, prawda? W języku niemieckim mamy Sklaven i Slaven, w języku angielskim mamy Slaves i Slavs. Podkreślam, w językach germańskich, nie wypowiadam się na temat etymologii polskiego słowa Słowianie. Natomiast w językach germańskich to są praktycznie identyczne słowa i to też jest ważne. Jakby ja nie wiem, czy historycy ustalili, które słowo pochodzi od którego, bo to wcale nie musi być tak, że słowo Słowianie pochodzi od słowa niewolnicy w tych językach germańskich. Może jest odwrotnie, może słowo właśnie niewolnik pochodzi od słowa Słowianin. Ja nie wchodziłam w tę tematykę. Jeśli ktoś ma rzetelne informacje na ten temat, to proszę pisać, bo jest to ciekawe. Ale to jest ważne z tego powodu, że jeśli pewne słowa są tak podobne do siebie, to myślę, że na takim głębokim, podświadomym poziomie to ma znaczenie i nie ma wątpliwości, że nacje germańskie, Słowian zawsze traktowały i moim zdaniem nadal traktują jako niewolników po prostu. Zawsze patrzą na nas z góry, czego Polacy już kompletnie nie rozumieją, są na to ślepi i głusi, mimo że wszystkie fakty na to wskazują. No i tak jakby tutaj w tym momencie no, warto właśnie wskazać na to, że w momencie, kiedy teraz jesteśmy zamieniani w tą prowincję tego
imperium niemiecko-rzymskiego, tak to nazwijmy, chociaż z Rzymem ono już nie ma nic wspólnego, to właśnie jest to tak naprawdę proces zamieniania nas właśnie w taką sklawinię, no taki po prostu obszar zamieszkały przez niewolników. I no, na tym tle, no właśnie, no, jakby Niemcy mieli taką wizję, że każda prowincja pełni jakąś swoją rolę, prawda? Jakby każdy musi odgrywać swoją własną rolę w tej jednej większej całości. Między innymi taki ideolog cesarski Aleksander z Roes pisał, że właśnie Niemcy mają mieć tą władzę imperialną. Ta władza imperialna została Niemcom dana przez samego Boga, oczywiście, bo jak inaczej. Francuzi mają zająć się nauką, natomiast Włosi mają zająć się właśnie religią i pobożnością. No, o sklawini to nawet nic nie mówił, bo to sklawinia po prostu tylko i wyłącznie. Więc każdy miał mieć swoją rolę, każdy miał mieć swój przydział i to współdziałanie, prawda, tych wszystkich miało dawać tą jedną taką większą harmonię, pokój, no jedność, prawda, wszyscy mieli zgodnie w tym imperium żyć, no ale oczywiście Niemcy mieli tym rządzić, no bo dostali koronę cesarską, więc sam Bóg ich naznaczył do tej roli. Tam jest bardzo dużo też odniesień oczywiście do tradycji żydowskiej, do różnych idei, nie wiem, króla Dawida, właśnie tego przekonania, że są narody, które są wybrane do rządzenia, że to właśnie teraz Niemcy zostali wybrani do rządzenia. To jest średniowiecze, więc cała, można powiedzieć, taka teologiczno-religijna tutaj jakby nomenklatura, ideologia jest bardzo ważna dla uzasadnienia tej władzy. Warto o tym wiedzieć, że to było coś więcej jakby w ich mentalności, prawda, niż zwykła właśnie władza, tylko to oni mieli przez Boga być wyznaczeni do tego, żeby rządzić całym światem chrześcijańskim i stać oczywiście także ponad papieżem, a papież miał być tylko i wyłącznie biskupem Rzymu, który miał służyć władzy imperialnej. Papież miał także służyć w ten sposób, że miał właśnie uwiarygadniać cały ten projekt i miał jakby mówić wszystkim władcom europejskim i wszystkim Europejczykom, mieszkańcom Christianitas, że macie słuchać cesarza, bo cesarz to Bóg na ziemi, obraz Boga na ziemi, jakiś cały obraz, że tutaj cesarz to taki Chrystus na ziemi, tam dużo było właśnie w tej propagandzie cesarskiej, takich właśnie idei, właśnie tutaj cesarz jako nowy Chrystus i tak dalej. Więc rolą papieża miało być jakby uczyć posłuszeństwa, uczyć tutaj właśnie takiego kładania hołdu temu cesarzowi, prawda? Papież to miała być taka tuba propagandowa, która miała używać właśnie argumentów religijnych, żeby wszyscy tego papieża wielbili i widzieli w nim Boga i oddawali mu niemalże taką właśnie religijną cześć. To był niemiecki projekt, prawda? I taka miała być rola papiestwa. No i oczywiście cesarz miał także stać na czele wykładni doktrynalnej wiary katolickiej, tak żeby ją wykładać zgodnie z interesem cesarskim. Warto jeszcze wskazać na to, że podczas zjazdu gnieźnieńskiego, kiedy w 1000 roku cesarz Otton III przybył do Gniezna, żeby jakby namaścić Bolesława Chrobrego właśnie tutaj na króla Polski. Jakby w polskiej historiografii jest to przedstawiane, że w momencie, kiedy cesarz Otton III na chwilę Bolesławowi Chrobremu włożył na głowę koronę cesarską, jak również dał do ręki włócznię świętego Maurycego, że to oznaczało, że właśnie uznał tutaj Bolesława Chrobrego jako suwerennego władcę, jako równego sobie. No, oczywiście z punktu widzenia ideologii cesarskiej to absolutnie tak nie było, prawda? Bolesław Chrobry został wyznaczony na namiestnika prowincji sklawini, prawda? I miał być to akt po prostu hołdu lennego, najzwyczajniej w świecie, prawda? Bolesław Chrobry został lennikiem cesarza, a nie żadnym jakimś tam równorzędnym władcą. Właśnie w historiografii polskiej było to przedstawiane zupełnie inaczej i błędnie.
Kwestia jest tego rodzaju, że sam Bolesław Chrobry oczywiście doskonale rozumiał, co się wydarzyło, ponieważ on przecież wychowywał się na dworze cesarskim. Kwestia była tego rodzaju, że ze względu na to, że była to naprawdę silna, wizjonerska osobowość, to jest tak naprawdę założyciel państwa polskiego, no to jest po prostu ten autentyczny początek polskiej państwowości. I on jakby przyjął to, co mu cesarz zaoferował, ale oczywiście trochę na zasadzie a tyle, zaczął robić swoje, prawda? Zaczął robić swoje, zaczął budować swoją własną strukturę i absolutnie nie czuł się żadnym lenikiem cesarskim, tylko suwerennym władcą. I to jest, proszę Państwa, właśnie ta kwestia, że dla Niemców my ciągle jesteśmy właśnie tą zbuntowaną prowincją, natomiast my właśnie w tej tradycji Bolesława Chrobrego uważamy się za suwerenny naród i suwerenne państwo. I w pewnym sensie tu nie ma pola do dialogu. Tu nie ma pola do dialogu, to jest tak naprawdę kwestia, kto wygra, kto będzie silniejszy, kto zmusi tego drugiego do uznania swojej racji. Czy imperium w końcu nas zmusi do tego hołdu lennego, żebyśmy stali się tymi lennikami, czy też my zmusimy właśnie to imperium do tego, żeby uznało naszą suwerenność i niezależność. Więc w pewnym sensie my jesteśmy ciągle w tym momencie właśnie, w tym wydarzeniu, to które miało miejsce w Gnieźnie, gdzie cesarstwo nadało temu zupełnie inne znaczenie niż Polska nadała temu inne znaczenie i chodzi o to, żeby to wreszcie po prostu zrozumieć i się zdecydować, czego my chcemy. Znaczy dla mnie sprawa jest oczywista, nie wiem jak dla Państwa. No i teraz tak, jak to się dalej toczyło? Dopóki papiestwo było słabe, no to właśnie ci niemieccy cesarze robili z kościołem co chcieli i budowali swoje zaplecze. No po prostu, no mieli urzędy do obsadzenia, dzięki temu mogli kupować sobie różnych tam służalczych, wiernych sobie, prawda, feudałów, którzy potem realizowali niemieckie cele. Jakby nic nowego, tak świat funkcjonuje. W Polsce partie, które wygrywają wybory, robią dokładnie to samo, przejmują wszystkie urzędy, prawda, żeby obsadzić je swoimi, no, z wszystkimi tymi ludźmi, którzy budowali, tak to się mówi, sukces partii kosztem państwa. No to są mniej więcej te metody działania właśnie niemieckiego cesarstwa. No i pojawił się papież, który był znowu, to była jedna z najważniejszych w ogóle postaci w historii Europy, Grzegorz VII, który postanowił dosłownie rzucić cesarstwo na kolana i rzeczywiście mu się to w dużej mierze udało. Papież Grzegorz VII przeprowadził tak zwane reformy gregoriańskie, był to rok 1075, a konkretnie dokument Dictatus Papae. I tak naprawdę Grzegorz VII stworzył wtedy ten kościół, który znamy, czyli administracja kościelna została całkowicie rozdzielona od władzy świeckiej i wszystkie urzędy kościelne zostały podporządkowane tylko i wyłącznie kościołowi i tylko i wyłącznie papieżowi. Czyli wtedy zostało to jasno powiedziane, urzędy kościelne są urzędami kościelnymi i są obsadzane tylko i wyłącznie ręką kościelną. Wtedy też już został na dobre wprowadzony celibat, prawda, po to właśnie, żeby ten majątek kościelny pozostawał w ręku kościoła, a nie tak, że jakiś biskup ma żonę, dzieci, no i potem oczywiście to biskupstwo, no, gdzieś staje się prywatnym majątkiem jego dzieci, prawda, no bo to mniej więcej w takim kierunku szło, to był zawsze ten problem. I to jest niezwykle ważne, bo w tym momencie cesarstwo straciło kontrolę nad tymi wszystkimi urzędami, nie mogło budować swoich wpływów poza granicami Niemiec, bo w Niemczech to mieli, prawda, jakieś tam swoje możliwości, żeby to robić, natomiast poza granicami Niemiec do tych celów używali właśnie administracji kościelnej, prawda? Te administracja kościelna i te urzędy kościelne miały być narzędziem niemieckich cesarzy do tego, żeby tam budować swoje cesarstwo, swoją strefę wpływu. W momencie, kiedy Kościół to odebrał, powiedział, to jest nasze, sami to obsadzamy, to cesarz stracił zupełnie
tutaj możliwość używania całych tych struktur, w szczególności poza granicami Niemiec, do tego, żeby budować swoje imperium. To była jedna rzecz. Druga rzecz to papież jasno powiedział, że cesarz nie jest głową kościoła, cesarz nie jest żadnym bogiem na ziemi, nie jest nikim szczególnym, cesarz jest takim samym wiernym jak wszyscy inni, jest takim samym człowiekiem jak wszyscy inni i podlega temu samemu prawu, któremu podlegają wszyscy inni. Czyli papież Grzegorz VII dokonał całkowitej desakralizacji władzy cesarskiej, sprowadzając ją całkowicie na ziemię. Oznaczało to, że w tym momencie w sprawach religijnych cesarz stał się poddanym papieża. W sprawach religijnych cesarz był takim samym człowiekiem jak wszyscy inni i to cesarz miał się słuchać papieża. No oczywiście niemieccy cesarze tej opcji nie przyjęli, oni jej nigdy nie zaakceptowali, oni jej absolutnie nigdy nie zaakceptowali, niemieckie cesarstwo nigdy nie zaakceptowało reform gregoriańskich. I tak naprawdę reformacja to jest cofnięcie reform gregoriańskich na terenie protestanckich Niemiec. Proces ten bardzo dobrze opisał Adam w swojej książce Teokracja papieska. Jak ktoś ma ochotę w szczegółach to wszystko poczytać, to w tej książce Teokracja papieska jest to opisane. W każdym bądź razie zaczęła się śmiertelna walka między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem, którym wtedy był Henryk IV, obrzucali się wzajemnie ekskomunikami. Papież ekskomunikował cesarza, cesarz ekskomunikował papieża, uznał, że papież już nie jest papieżem, więc jakby to mniej więcej był taki i wyłącznie taki poziom. Ostatecznie papież wygrał, rzucił ekskomunikę na Henryka i rzeczywiście niemieccy feudałowie w tym momencie nie byli już związani przysięgą, prawda, tutaj właśnie tą zależnością feudalną, dlatego że chrześcijański władca no, nie mógł służyć władcy, który był ekskomunikowany, prawda, więc w tym momencie ta przysięga feudalna była unieważniona z punktu widzenia właśnie prawa średniowiecznego, no i rzeczywiście cesarz stracił poparcie wielu feudałów w samych Niemczech, no i ostatecznie papież autentycznie rzucił dosłownie cesarza na kolana i zdjął z niego ekskomunikę za cenę tego, że cesarz miał w worku pokutnym przybyć do Canossy i tam się pokłonić papieżowi. Więc rzeczywiście dla Niemców wydarzenie absolutnie traumatyczne. Ten Bóg na ziemi nagle musiał w tym worku pokutnym pielgrzymować do Canossy i tam się pokłonić papieżowi. I to jest przyczyna, dlaczego Niemczyzna tak obsesyjnie nienawidzi papiestwa. To jest nieprawda potem, jak mamy Marcina Lutra, że tam odpusty, tymi odpustami to głównie niemieccy władcy handlowali i swój budżet, że tak powiem, naprawiali, więc tam jest bardzo dużo, dużo propagandy, warto to wiedzieć i wszystko sprawdzać. Jakby u podstaw tego wszystkiego leżało to upokorzenie, bo duża właśnie te elity imperialne, te elity, które pozostały wierne cesarzowi, które wierzyły w to, że Niemcy mają tutaj właśnie rządzić Europą, że to Bóg dał Niemcom tę władzę, to musimy zrozumieć. Oni wierzyli, że sam Bóg dał im władzę, oni w to absolutnie wierzyli, prawda? I teraz nagle papież rzuca cesarza sobie do nóg w worku pokutnym w Canossie, prawda? Kłania się papieżowi, więc ich punktu widzenia to papież był antychrystem. I oni
cały czas nazywali papieża właśnie antychrystem, bo to papież antychryst rzucił tego Boga, prawda, jakby upokorzył go. No, to musimy rozumieć, to jest zupełnie inny punkt widzenia, jakby my patrzymy na to z tej strony, a trzeba zrozumieć, jak oni na to patrzą. Dla nich papież antychryst upokorzył Boga, prawda, pozbawił Niemców władzy, którą dał im sam Bóg. Pamiętajmy, to jest średniowiecze, ludzie myśleli takimi kategoriami. Kwestia jest tego rodzaju, że pewne wzorce mentalne, one jakby tak wybijają stałe piętno na psychice i one zostają już, nawet jeśli potem wypełniają się nową treścią, bo potem już oczywiście jest sekularyzacja, więc jakby ta cała mitologia, powiedzmy, religijna, ta ideologia, ta właśnie otoczka religijna, symbolika i tak dalej, one już stracą absolutnie na ważności, ale wtedy Niemcy już, powiedzmy, w XVIII-XIX wieku tworzą sobie nową ideologię wyższości niemieckiej kultury nad całym światem. Mamy, powiedzmy, filozofa Johann Fichte, który twierdził, że tylko Niemcy w ogóle mają prawdziwą kulturę, nikt inny nie ma prawdziwej kultury, tylko oni mają prawdziwą kulturę i zaczyna się niesamowity niemiecki szowinizm, taki właśnie imperializm już kulturowy, prawda, że niemiecka kultura ma podbić cały świat, ma rządzić całym światem. Potem mamy Trzecią Rzeszę, prawda, rasa niemiecka i tak dalej, nadludzie. To są pewne wzorce, które powstały właśnie w średniowieczu, tylko potem one już funkcjonowały w innym kontekście ideologicznym, ale wzorzec jest ten sam. Niemcy są kimś lepszym. Niemcy mają rządzić. To Niemcy mają narzucać innym, Niemcy mają rozkazywać, ale Niemcom nikt nie ma prawa rozkazywać, bo oni stoją ponad wszystkimi, a trudno nie odnieść wrażenia, że często zachowują się nawet tak, jakby Bogu dyktowali, jak ma rządzić światem. Jakby czuli się tak, jakby sami byli bogami i nawet Boga słuchać nie muszą, przecież oni są tutaj właśnie Bogiem na ziemi. Ja to mówię tutaj absolutnie, tak uważam, mieszkałam tam, znam ich psychikę, to są rzeczy, które funkcjonują na poziomie głęboko nieświadomym. Część Niemców zdaje sobie z tego sprawę i nawet wiedzą, że mają tę tendencję do tego poczucia się kimś lepszym od innych. Są tacy, którzy będą się odżegnywać, że absolutnie nie, ale tak jak mówię, na tym poziomie takiej zbiorowej nieświadomości, podświadomości, te wzorce po prostu są i one funkcjonują, nawet jeśli często nie są po prostu nadzwyczajnie w świecie uświadomione i niektórzy Niemcy nawet uczciwie mogą mówić, że absolutnie tak nie jest, ale ten wzorzec i tak tam funkcjonuje. No i to było kluczowe wydarzenie, prawda? Grzegorz VII, Canossa, reformy gregoriańskie, bo wtedy rzeczywiście zaczyna się już taka śmiertelna walka tutaj między papiestwem i cesarstwem. Oczywiście kolejni cesarze próbują jednak to papiestwo zniszczyć. To już wtedy jest naprawdę taka walka absolutnie na śmierć i życie. Wyprawy na Rzym, które miały na celu po prostu zniszczenie papiestwa. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Cesarz Barbarossa, Fryderyk II, Hohenstauf, rezydujący zresztą na Sycylii, nawet został przez papieża ogłoszony antychrystem, więc to był ten pomysł, ten poziom. Ale w przypadku na przykład właśnie Fryderyka II Hohenstaufa, on był niby król Niemiec, cesarz rzymsko-niemiecki, ale on rezydował na Sycylii, prawda? Jakby Niemcy to była tylko i wyłącznie prowincja, prawda? Taka sama prowincja jak Italia, Sklawinia i Galia, prawda? I Fryderyk II rezydował na Sycylii, tam miał, można powiedzieć, no, to swoje państwo, a sprawy Niemiec zupełnie zaniedbywał, bo go Niemcy kompletnie nie interesowały, prawda? Jego interesowało imperium, jego interesowało podbicie całego chrześcijańskiego świata, a przede wszystkim zniszczenie papiestwa. Takim ostatnim, można powiedzieć, rzutem tej walki
papiestwa z cesarstwem, było panowanie Karola V Habsburga w XVI wieku. Tam znowu był taki ideał, żeby wszystkie trony w Europie obsadzić po prostu Habsburgami. Taki klan rodzinny miał opanować całą Europę. No i rzeczywiście, jak popatrzymy, na jakich tronach zasiadali Habsburgowie, to już prawie cała Europa należała do Habsburgów, prawda? I znowu tam nie było idei, żeby stworzyć jedno państwo, żeby to wszystko potem połączyć, nie wiem, jakiś wspólny język, wspólny rząd, jakaś wspólna władza centralna. Nie. To tym nadsystemem rządzącym, tym nadsystemem imperialnym miała być jedna dynastia. Habsburgowie. Oni mieli po prostu obsadzać wszystkie trony królewskie, oczywiście mieli podporządkować sobie papiestwo i w taki sposób mieli rządzić tym całym imperium, dbać tutaj, prawda, o pokój, harmonię, jedność, no bo w rodzinie zawsze oczywiście wszyscy się dogadają, no bo to jest interes dynastyczny, interes rodzinny. To był pomysł, prawda, Habsburgów i Karola V, no ale znowu tutaj się nie udało, papiestwo sprzymierzyło się z Francuzami, to był najczęstszy układ przeciwko imperium, dlatego cesarstwo i Francja byli wrogami śmiertelnymi imperium. Wtedy jeszcze właśnie powstał bardzo dziwny sojusz właśnie tej katolickiej Francji, papiestwa z protestantami w Niemczech, bo to był czas reformacji, i nawet Turkami, żeby właśnie to niemieckie imperium pokonać i ten projekt pokonać. I to był rzeczywiście już w dużej mierze koniec tego pierwszego etapu tej historii imperialnej. Co jest tutaj ważne z punktu widzenia idei suwerenności narodowej? Papiestwo w momencie, kiedy zaczęło toczyć swój śmiertelny bój z cesarstwem, z punktu widzenia cesarstwa, można powiedzieć, tak jak to widziało cesarstwo, papiestwo zaczęło podjudzać tych władców poszczególnych państw przeciwko cesarstwu. Tak to widziało cesarstwo, prawda? Bo przecież cała Europa była ich, każdy król miał podlegać cesarzowi, miał się słuchać, a papież miał to wszystko uświęcać, prawda? I błogosławić. A tutaj papiestwo zaczęło podjudzać poszczególnych władców do buntu przeciwko cesarstwu. Tutaj w szczególności główną rolę odgrywała Francja. Przypomnijmy, że papiestwo nie miało swojej armii. Papiestwo potrzebowało armii, żeby pokonać armię cesarską. Więc tutaj chociażby właśnie Francja odgrywała taką rolę i armia francuska, która walczyła z armią cesarską. I to musimy znowu rozumieć, bo to w historii jest przedstawiane, że to armia francuska walczyła z armią niemiecką. Niemcy to była tylko prowincja, a Francja z punktu widzenia cesarstwa była też prowincją, ale była zbuntowaną prowincją. Więc armia cesarska miała przywołać zbuntowaną prowincję do porządku. No, to tak musimy to rozumieć. To nie jest walka jakby dwóch równorzędnych podmiotów. To jest walka czegoś, co stoi ponad, ze zbuntowaną prowincją. Tak to widzą Niemcy i oni tak działają. To jest ich wzorzec, ich sposób myślenia. Więc papież był zły, bo podjudzał, i Francja była zła, Galia, bo się buntowała przeciwko cesarstwu. No i ostatecznie papiestwo doprowadziło tak naprawdę do powstania suwerennych państw. Właśnie przez to, że te państwa zaczęły się buntować przeciwko cesarstwu i papież to powiedział, że to jest w porządku, jakby nie musicie słuchać cesarza, możecie rządzić się w swoich własnych krajach jak chcecie, tylko w sprawach religijnych musicie tutaj słuchać papiestwa, jakby to była ta konstrukcja papieska, prawda? No to w ten sposób właśnie powstały suwerenne państwa europejskie, w ten sposób właśnie powstała suwerenna Polska, dlatego że Grunwald to było także zderzenie państwa polskiego z cesarstwem. Krzyżacy byli ściśle wiązani z cesarstwem i byli agentami cesarstwa. To było właśnie narzędzie do tego, żeby cesarstwo rozszerzało swoje wpływy. Tak na to trzeba patrzeć. Jakby państwo krzyżackie było częścią, było właśnie pewnym terytorium działającym na rzecz cesarstwa. To trzeba rozumieć.
No i polski władca jakby nie patyczkował się i po prostu wystawił armię i pokonał krzyżaków, prawda? Jakby tu nie było żadnej możliwości autentycznie polubownego rozwiązania tej sprawy, ponieważ cesarstwo nigdy nie uznało, prawda, że Sklawinia jest jakimś suwerennym państwem. Więc tak na to trzeba patrzeć. To była znowu tutaj właśnie walka pewnego władcy, który uważał się za władcę suwerennego, z cesarstwem, bo to tak naprawdę było cesarstwo. Więc suwerenne państwa są w gruncie rzeczy takim, no jakby skutkiem trochę, można powiedzieć, ubocznym właśnie walki papiestwa z cesarstwem, gdzie potrzebne były po prostu armie do tego, żeby zablokować armię cesarską. No i tak powstała ta Europa, którą znamy, prawda? Europa składająca się z suwerennych państw, z narodów, Europa politycznie zdecentralizowana. Już takim przyklepaniem właśnie tego modelu był pokój westfalski, prawda? Tutaj już jest XVII wiek, kiedy rzeczywiście w jakiś sposób ta zasada tej suwerenności państwowej zostaje uznana za podstawę porządku politycznego i organizacji politycznej Europy. Oczywiście te elity cesarskie Niemiec nigdy tego nie uznały. Już nie będę wchodzić w szczegóły, ale gdzieś to ta tendencja do podważania właśnie tutaj tej zasadności, tej zasady suwerenności państwowej trwała cały czas i w szczególności już jak doszło do zjednoczenia Niemiec w XIX wieku, to już to zaczęto wprost mówić, że powstanie suwerennych państw w Europie to była katastrofa dziejowa, to było dzielenie Europy, bo przecież Europa miała być jednością i tutaj cesarstwo Europę jednoczyło. I już w XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, cała ta właśnie ideologia imperialna Niemiec, ona się wprost odwołuje właśnie do tej tradycji niemieckiego cesarstwa i tej złej Francji, tego złego papiestwa, które zniszczyły jedność, zniszczyły harmonię. I cały projekt pierwszej, a w szczególności II wojny światowej, to jest próba odbudowy niemieckiego imperium i sprowadzenia poszczególnych państw właśnie do roli prowincji, które miały być odgórnie zarządzane przez Niemcy. To jest esencja całej tej imperialnej polityki Niemiec z pierwszej połowy XX wieku. Tutaj zostało to bardzo dobrze opisane w książce, która jest po polsku, Junga, Imperium Miernot. Imperium Miernot, jak ktoś chce dobrze zrozumieć ten psychiczny model właśnie tego niemieckiego sposobu myślenia, to warto tę książkę przeczytać, bo tam to jest dobrze wyłożone. Tylko proszę z dystansem emocjonalnym nie wierzyć we wszystko, co tam jest napisane, bo to są wszystko. To jest właśnie ta propaganda cesarska, to jest jakby wyraz tego modelu, więc lepiej wiedzieć i zachować dystans, żeby tego jakoś tam nie łyknąć. Więc w Europie powstały dwa wzorce organizacji politycznej. Ten wzorzec niemiecki, imperialny, jest pewne centrum ponadnarodowe, które na tym szczeblu ponadnarodowym rządzi wszystkimi. No i są te niższe szczeble, te państwa, które mogą zachować całą swoją jakąś tam państwową fasadowość. Tak jak zresztą landy w Niemczech, prawda? Przecież mają swoje konstytucje, prezydentów, parlamenty, więc co to za problem, żeby pozostał także jakiś tam parlament polski czy prezydent polski. Ważne jest to, kto rządzi na samej górze. Kto rządzi na samej górze, to jest najważniejsze. No i jest ten drugi model, właśnie ten model zdecentralizowany, model suwerennego państwa narodowego i model ścisłego powiązania narodów z państwami narodowymi. To jest właśnie ten drugi model. I co jest ważne, z punktu widzenia samej wiary chrześcijańskiej, nie ma tak, że jakby wiara chrześcijańska jakby decyduje o tym, który z tych modelów jest prawdziwy, dlatego że
jakby z punktu widzenia zbawienia duszy jest to obojętne, czy będziemy żyć w państwie, czy w imperium, prawda? To nie ma znaczenia i to jest ważne, dlatego że tutaj cesarstwo chciało używać religii do tego, żeby właśnie wykładać wiarę chrześcijańską w takim duchu, że chrześcijaństwo musi popierać imperium, a to jest kompletną nieprawdą, o czym świadczy chociażby cały dorobek najwybitniejszego katolickiego filozofa, świętego Tomasza z Akwinu, który stworzył całą tą właśnie taką filozoficzną, teologiczną koncepcję państwa, prawa, właśnie tej władzy doczesnej, gdzie nie ma w ogóle cesarstwa. U świętego Tomasza z Akwinu cesarstwo kompletnie nie istnieje, a to jest ważne, ponieważ Tomasz z Akwinu urodził się pod Neapolem, to był XIII wiek, w czasie, kiedy właśnie rezydował tam Fryderyk II Hohenstauf, ten cesarz, którego papież określił wręcz mianem antychrysta, który sam się uważał za Boga, prawda? Bo to był rzeczywiście już szczyt tej idei takiej imperialnej i sakralnej. I więc Tomasz z Akwinu oczywiście świetnie imperium znał, on też przez jakiś czas studiował w Neapolu na uniwersytecie, który założył Fryderyk II. No i ten najwybitniejszy katolicki filozof w swoim systemie politycznym imperium kompletnie pominął i u niego podstawą porządku politycznego są królestwa. Są po prostu królestwa, oczywiście pojęcia władzy suwerennej wtedy absolutnie jeszcze nie było, ale są królestwa, no, nad którymi nie stoi absolutnie żaden cesarz. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest jeszcze to, że ta walka papiestwa z cesarstwem przyczyniła się do stworzenia tego, co potem Felix Konieczny nazwie cywilizacją łacińską i która polega na tym, że na idei, że władza doczesna musi podlegać etyce. Że władza doczesna nie stoi jakby nad wszystkim, tylko władza doczesna musi podlegać etyce. Jakby tym wyrazem tego właśnie miało być to, że każdy władca doczesny w sprawach religijnych jest takim samym obywatelem jak wszyscy inni i musi podlegać tutaj władzy papieża, który stoi na gruncie czystości wiary chrześcijańskiej, także dokonuje wykładni etyki katolickiej, zasad moralności chrześcijańskiej po to, żeby każdy chrześcijanin wiedział po prostu jak żyć, wiedział co jest dobre, co jest złe. I dzięki temu jakby został wywalczony taki dualizm właśnie tej władzy doczesnej, władzy duchownej, władzy państwowej, władzy kościelnej. Dzięki temu powstała przestrzeń na niezależność społeczeństwa od władzy państwowej, ponieważ to społeczeństwo miało się kierować przede wszystkim etyką, miało się kierować przede wszystkim sumieniem, prawda? Więc pojawia się taka przestrzeń na niezależność właśnie od tej władzy politycznej i z tym się pojawia rzeczywiście bardzo duża wolność właśnie w tych krajach, w których pojawiła się cywilizacja łacińska. O tym historycy naprawdę piszą, uczciwi historycy, nie tylko katolicy, prawda, że wtedy obywatel też zawsze mógł w jakiś sposób wykorzystać ten spór cesarza i papieża, prawda, jakby no zawsze gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, prawda, jakby pojawia się pewna przestrzeń na niezależność, na jakąś taką możliwość lawirowania, stylowania i rzeczywiście w tej średniowiecznej Europie tego takiego właśnie ducha wolności, wbrew temu, co się mówi, można było czuć, ponieważ właśnie to było podzielone, prawda, na tę władzę doczesną i władzę papieską. To jest ważne, bo w tym momencie pojawił się taki model człowieka, który ma się w pierwszej kolejności kierować własnym sumieniem. Etyka ma stać ponad prawem, etyka oczywiście ma stać ponad siłą. Tym naczelną zasadą jest czyń dobro, unikaj zła. I oczywiście władza polityczna jest oceniana z punktu widzenia etyki, z punktu widzenia zasad dobra i zła.
Model niemiecki jest modelem kompletnie, kompletnie innym. Felix Konieczny nazywał to bizantynizmem, ja tutaj jakby nie będę w to wchodzić, słusznie czy nie słusznie, chcę zwrócić uwagę na inne rzeczy, jakby jak ten model był odbierany przez jakby samych Niemców, jakby jaka tutaj jest konstrukcja. Konstrukcja jest taka, że jakby władza jest celem samym w sobie, dlatego że władza polega na tym, że się każdemu dyktuje, gdzie jest jego miejsce. Każdemu przydziela się jego miejsce, każdemu przydziela się jakby jego zasoby, każdemu przydziela się jego rolę i przez to jest porządek, bo każdy ma swoją rolę, każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoje zasoby, każdy wie, co ma robić, każdy wie, jak ma myśleć, każdy wie, kim jest, gdzie stoi w hierarchii, wyżej, niżej, prawda, ma zorganizowany świat i to wszystko będzie działać wtedy, jeśli każdy będzie się słuchał. Posłuszeństwo jest tutaj najważniejsze. Całość może działać tylko wtedy, jeśli każdy będzie absolutnie posłuszny władzy. Czyli władza rozdziela funkcje, stanowiska, prestiże, prawda, prestiże, całą hierarchię ustanawia i tutaj za zasługi dla władzy oczywiście należy się odpowiednie wynagrodzenie. To jest tutaj niezwykle ważne. I to jest znowu trwały rys mentalności niemieckiej, niewiarygodna służalczość wobec władzy. Tam się władzę całuje po rękach, władzę po prostu się wielbi, to jest pobożny, nabożny stosunek do władzy, bo władza daje porządek. Bo tam nie ma idei, że człowiek w pierwszej kolejności kieruje się własnym sumieniem. To jest coś dla Niemców nie do pomyślenia. Oni nie są w stanie myśleć w ten sposób. Że ja sam sobie nakładam ograniczenia. W oparciu o sumienie, w oparciu o etykę, ja wiem, że nie kradnę, nie zabijam, nie odbieram innym tego, co jest ich, że ciężko pracuję, że to, co mam, to jest owoc mojej pracy, że ja się po prostu kieruję etyką, prawda, sumieniem i wykładnią, prawda, tutaj etyki katolickiej. To jest ta idea, prawda? Dla Niemców nie, tak w ogóle nie ma. To władza na górze, ten na górze ma mi powiedzieć, kim ja jestem, jak mam żyć, gdzie jest moje miejsce i ma mi dać, prawda, tutaj ten mój żołd, prawda? Mam dostać to swoje stanowisko, mam dostać to swoje, można powiedzieć, miejsce pracy, ten swój Arbeitsplatz i za swój Arbeitsplatz dostaję swoje wynagrodzenie, a moim jedynym obowiązkiem jest robić to, czego władza chce, co władza każe mi zrobić. To jest niemiecka mentalność. I to jest niezmiernie ważne, dlatego że tam, gdzie się pojawia niemieckie imperium, tam się pojawia ten model władzy. Ślepego posłuszeństwa w zamian za benefity, prawda, gospodarcze, w zamian za to, że dostaną odpowiednie stanowisko, tak jak wcześniej dostawało się opactwo, dostawało się biskupstwo, prawda, no teraz dostaje się jakąś tam fajną pozycję w jakiejś korporacji, w Unii Europejskiej, jakieś prestiżowe stanowiska, bo Niemcy oczywiście obsadzają wszystko to, co jest najlepsze, najbardziej lukratywne, najciekawsze, prawda? A te niższe roboty to są dla innych, prawda? Proszę zobaczyć, ilu Polaków pracuje na jakichś prestiżowych stanowiskach w Unii Europejskiej, a ilu Niemców, prawda? Na tym polega ta władza. Ona jest często niewidoczna, prawda? Wystarczy, że Niemcy poobsadzają różne takie właśnie kluczowe, strategiczne, prestiżowe i wpływowe stanowiska, więc stanowią pewien nadsystem, nieformalny często, ponieważ oni sami między sobą jakby no, komunikują się, uzgadniają różne rzeczy w sposób całkowicie nieformalny, można powiedzieć jak taka jedna wielka rodzina. Oni ustalają między sobą, co będą robić i ponieważ mają te wszystkie stanowiska, to potem używają tych stanowisk do tego, żeby realizować swoją własną strategię, mimo że formalnie i na zewnątrz nic nie widać. Są takimi samymi obywatelami jak każdy inny. I na tym polega ten sposób rządzenia, prawda? No i właśnie jak się jest spolegliwym wobec władzy, to się dostaje takie prestiżowe stanowisko. Z tego takiego właśnie służalczego stosunku do władzy oczywiście wynika tendencja do donosicielstwa. No bo skoro tamten się nie słucha, to trzeba donieść i władza musi ukarać, musi go zmusić do posłuszeństwa.
to stąd się bierze właśnie ten rys tego donosicielstwa, prawda? Bo ja się słucham, ja jestem posłuszny, ja robię, co mi każą, a tamten coś tam robi po swojemu, kombinuje, myśli po swojemu, on myśli w ogóle, on chce się swoim sumieniem kierować, on krytycznie na władzę patrzy, on krytycznie władzę ocenia. To trzeba na niego donieść, żeby władza go wbiła w ziemię, bo żeby był porządek, prawda? Musi być sprawiedliwie. To jest ten niemiecki sposób myślenia. I znowu teraz mamy to na poziomie unijnym, gdzie oczywiście Unia Europejska już teraz tworzy cały właśnie legalny system donosicielstwa. To się nazywa teraz, to się nazywają sygnaliści. Jak ktoś chce, to niech sobie wpisze, prawda? Tam dyrektywy, czy tam już jakieś tam inne unijne przepisy dotyczące sygnalistów. W zakładach pracy będzie obowiązek tworzenia właśnie takich metod, żeby sygnaliści mogli zgłaszać różne nieprawidłowości. Donosicielstwo ma się stać absolutnie legalnie i to będzie obowiązek pracodawców, żeby stworzyć takie właśnie możliwości do tego, żeby donosiciele mogli skarżyć, mogli donosić. Unia Europejska to organizuje. Warto byłoby sprawdzić, czy wśród tych, którzy pracują właśnie nad tymi całymi dyrektywami dotyczącymi sygnalistów, czy przypadkiem nie ma kogoś, jakichś ludzi, którzy pracowali najzwyczajniej w świecie w Stasi, bo oczywiście Stasi to był tutaj ten najlepiej chyba zorganizowany system donosicielstwa, więc Niemcy mają tutaj doskonały, absolutnie doskonały, wzorcowe, na najwyższym światowym poziomie tradycje, prawda, donosicielstwa. Więc całe teraz właśnie to urządzanie tych sygnalistów i właśnie takie psychiczne urabianie ludzi, że donoszenie jest czymś dobrym, to jest model niemiecki, to jest absolutnie model niemiecki. Niemcy tak funkcjonują, oni nigdy nie funkcjonowali inaczej i oni nie są w stanie funkcjonować inaczej. I oczywiście Unia Europejska jest tym narzędziem, za pomocą którego ten niemiecki wzorzec jest narzucany wszystkim dookoła. I wszyscy Europejczycy mają być właśnie tacy sformatowani, urobieni, upupieni za przeproszeniem na obraz i podobieństwo Niemców. Niemiec to doskonały człowiek i cała Europa ma być jak Niemcy. Mają donosić, mają być służalczy, mają być pozbawieni własności, bo przecież Niemcy są pozbawieni własności. Bo jak ktoś nie ma swojej własności, to wtedy jest uzależniony od władzy, mają żyć z zasiłków i mają właśnie całować władzę po rękach, bo wtedy może dostaną jakiś fajniejszy projekt, będą awansować w pracy, będą coś ciekawszego robić, stać wyżej w hierarchii społecznej. Poprzez Unię Europejską cały ten system jest narzucany Europejczykom. Europejczycy są po prostu tresowani w tym nowym sposobie funkcjonowania, a Unia Europejska to jest taki właśnie zorganizowany system okradania Europejczyków, całych narodów, po to, żeby te pieniądze skradzione, prawda, odebrane ludziom, rozdawać potem właśnie tym wszystkim, którzy są służalczy w stosunku do imperium, którzy chcą służyć imperium. No, na tym to polega, to jest model od tonów, prawda? Tylko teraz już nie ma tych urzędów kościelnych, tylko są urzędy unijne, i różnych instytucji, które są przez Unię finansowane, które są dobrze opłacane, które są prestiżowe, którymi się kupczy, ale najpierw trzeba ludziom odebrać, żeby finansować Unię, prawda? Żeby finansować te instytucje, żeby tworzyć spolegliwych wobec siebie tutaj właśnie wasali, i taką ludność służalczą, uzależnioną, całkowicie zindoktrynowaną. No, jak się zna model właśnie ten ottoński, ten imperium ottonów, to naprawdę jakby te wszystkie wzorce funkcjonowania Unii Europejskiej są absolutnie czytelne, prawda? No, to jest dokładnie to samo, tylko oczywiście w nowym wydaniu, ale to jest po prostu ten sam sposób myślenia. Ograbić wszystkich, odebrać, wywłaszczyć, a potem odgórnie decydować, przydzielać, rozporządzać, prawda, dysponować. Ty byłeś grzeczny, to dostaniesz więcej. Ty byłeś niegrzeczny, to dostaniesz mniej, prawda. Następnym razem będziesz bardziej grzeczny. Będziesz całował władzę po rękach. Będziesz wielbił, prawda, oddawał nabożną cześć. No i wtedy wszystko będzie poukładane, będzie porządek, będzie spokój, jedność, harmonia i wszyscy będą zadowoleni, prawda.
a papiestwa, które by tutaj bruździło, już nie ma. I do tego właśnie teraz dojdziemy. Bo w jakim momencie my się znajdujemy? I jak wygląda chociażby sprawa papiestwa obecnie? Tutaj dotykamy sprawy, która jest bardzo słabo przebadana, a właściwie w ogóle nie jest przebadana. Jeśli ktoś ma jakieś wiarygodne źródła na ten temat, to proszę o cynk. Chodzi konkretnie o okres już po II wojnie światowej i pontyfikat Piusa XII, kiedy to wyraźnie widać, że papież Pius XII jakby się dogadał z niemieckimi imperialnymi elitami. Tak jakby postawił na sojusz właśnie z tymi elitami, przekreślając de facto cały dorobek walki papiestwa z cesarstwem. Ja nie wiem, co się wydarzyło, nie mam dojścia do dokumentów. Jak powiedziałam, sprawa jest mało przebadana. Można spekulować, że prawdopodobnie papież bał się po prostu komunizmu i ze względu na zagrożenie komunistyczne uznał, że właśnie te elity rządzące Zachodem są mniejszym złem. Może być też tak, że nie miał w ogóle pola manewru. Jakby zostawiam to tutaj wszystko jako sprawy otwarte. Ja nie wiem, mam za mało informacji. To są sprawy do zbadania i dobrze byłoby, żeby wreszcie zacząć to badać. Dlaczego papież XII był tak spolegliwy wobec niemieckich elit, wobec imperialnych elit? A jednocześnie trzeba pamiętać, że ponieważ Niemcy wojnę przegrali, to wtedy już znajdowały się te elity niemieckie, katolickie elity niemieckie, znajdowały się w ścisłym sojuszu z Amerykanami, z masonerią, prawda, która rządziła Stanami, Anglią i generalnie światem zachodnim, no i ze środowiskami, jak to powiedzieć, no syjonistycznymi, prawda, z którymi Niemcy wtedy też już no, ściśle współpracowały, prawda, bo tutaj też był swego rodzaju taki no, trochę układ, że Niemcy będą popierać państwo Izrael, a państwo Izrael jakby Niemcom szybko wybaczy tutaj wszystko, co się stało i będzie jakby robić dobry PR Niemcom, że to już jest takie demokratyczne państwo, właśnie chadecja, czyli to chrześcijańska demokracja, że Niemcy odcinają się od swojej przeszłości, że są tymi dobrymi Niemcami, więc powstał cały taki właśnie układ, to co ja nazywam tym trójkątem Bermudy. No i widać wyraźnie, że papież Pius XII jakąś rolę w tym układzie zajmował, jaką nie wiem, tak jak mówię, to powinno zostać zbadane. Nie wiem, na ile zdawał sobie sprawę z tego, co robił i na ile zdawał sobie sprawę z tego, jakie to będzie miało konsekwencje, a konsekwencje były jednoznaczne. To był właśnie ten model ottoński, czyli tutaj to imperium, takie można powiedzieć poszerzone o te elity amerykańskie, angielskie, właśnie jakby ten cały konglomerat, który rządził Zachodem, jakby oferowało tą ochronę zbrojną, prawda, że komunizm nie opanuje tutaj, jakby nie zaatakuje papieża, ale w zamian za to, zgodnie z modelem ottońskim, no, papież miał się podporządkować. Papież miał służyć imperium. Papież miał służyć budowie imperium. No i papież zaczął służyć budowie imperium. I od tamtej pory mamy do czynienia właśnie z tym modelem ottońskim. Nazwijmy to wprost. Kościół w stosunku do cesarstwa pełni właśnie taką rolę jak z modelu ottońskim. Oczywiście jakby bez cofania tych zmian instytucjonalnych. To nie jest tak, że nie wiem, Urszula von der Leyen stoi na czele kościoła albo obsadza biskupstwa, prawda, swoimi ludźmi, ale jakby tutaj Watykan, kler, no wspiera integrację europejską, wspiera globalizm, potępia nacjonalizm, potępia różne tendencje odśrodkowe i generalnie no, służy tutaj właśnie tym wszystkim, którzy
rządzą imperium, a jak któryś z biskupów, z kapłanów ma jakieś trochę odrębne zdanie i zaczyna coś krytykować, to za pomocą mediów szybko się go zaszczuje albo w ogóle nie dopuści się do tego, żeby objął urząd, tak jak to było w przypadku arcybiskupa Wielgusa. Warto przypomnieć tę sprawę. Był to rzeczywiście ksiądz, no, hierarcha duchowy, który jeszcze dostał całe wychowanie, całą tutaj formację kapłańską w czasach przedsoborowych. Osoba z olbrzymią wiedzą filozoficzną, teologiczną, i to było jasne, że ktoś taki nie może tutaj rządzić kościołem w tak jeszcze kluczowym miejscu jak archidiecezja warszawska. Więc jakby powoli się już do tych standardów ottońskich też w tych kwestiach zaczynamy zbliżać, no ale jeszcze formalnie ten Kościół gregoriański istnieje. Co jest ważne? Za czasów, no właśnie, Piusa XII powstaje pierwsza ekumeniczna partia, jaką była niemiecka Hadecja, CDU, prawda? Przecież to była partia katolicko-protestancka. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że wtedy na gruncie Kościoła katolickiego obowiązywały jeszcze zasady Soboru Trydenckiego, a przypomnijmy, że Sobór Trydencki był soborem kontrreformacyjnym. Sobór Trydencki został zwołany do zwalczania reformacji, protestantyzmu, prawda? To był sobór właśnie skierowany przeciwko protestantom, no. Więc Kościół katolicki wtedy stał jeszcze na gruncie tego, że z punktu widzenia wiary katolickiej protestantyzm jest herezją i jakby no katolicy no nie mogą tutaj jakby no wspólnie z heretykami jakby no działać, prawda? No i CDU jest taką pierwszą partią właśnie katolicko-protestancką. I jakoś, no właśnie, Watykan patrzył na to przez palce. Jak mówię, ja nie wiem, jak to było, czy popierał, czy patrzył przez palce. To są rzeczy naprawdę do zbadania, żeby też tutaj nie rzucać fałszywych oskarżeń. Chodzi o to, że jakby fakt był taki, że CDU powstało i jakby ja nie spotkałam się z tym, żeby Watykan jakoś tam specjalnie oponował. I cóż, no... Było jasne, że jeśli ma powstać zjednoczona Europa, to właśnie Imperium Europejskie, to potrzebny jest ekumenizm. Czyli, że trzeba dostosować nauczanie Kościoła do wymogów Imperium. Po prostu. Kościół miał dostosować swoje nauczanie do potrzeb Imperium. Jak za odtonów. No to jest ten sam model, prawda? No i cóż, no już po śmierci Piusa XII zwołany jest Sobór Watykański i się zaczyna tak naprawdę rozwałka Kościoła, gdzie się zaczyna właśnie jakby cały Sobór Trydencki został zmieciony, prawda? Głównym celem tego wszystkiego, co tym faktycznym, nie tym deklarowanym, tym faktycznym celem Soboru Watykańskiego II było zniszczenie dorobku Soboru Trydenckiego, wprowadzenie ekumenizmu po to, żeby właśnie mogła powstać zjednoczona Europa, żeby Niemcy mogły pojednać się religijnie, żeby już tutaj nie było konfliktu między katolikami i protestantami, no i żeby takie zjednoczone Niemcy mogły budować zjednoczoną Europę z pełnym błogosławieństwem Watykanu, prawda? No i to się stało. No i dokładnie to się stało. Tutaj też polecam w tym kontekście doskonałą książkę Ren wpływa do Tybru o tym właśnie, jak podczas Soboru Watykańskiego II ten niemiecki, właśnie ten myślący imperialnie kler, no w pewnym sensie, przepraszam, ale no użyję tego słowa, zgwałcił Kościół, bo to był gwałt. To był gwałt na Kościele. To było właśnie narzucenie Kościołowi tych niemieckich kategorii myślenia, niemieckiej pseudoteologii, ponieważ ta niemiecka teologia po prostu ona jest z naukowego
punktu widzenia to jest totalny bełkot, więc zaczęło się rugowanie łaciny po to, żeby ten kler już potem indoktrynowany, bo od czasu Soboru Watykańskiego II poszła po prostu pełna indoktrynacja w zupełnie nowym duchu, gdzie ten nowy kler, często ja to widzę u tych księży, oni są dumni z tego, że oni są tym lepszym kościołem, tym posoborowym kościołem, bo ten przedsoborowy kościół to był taki gorszy kościół. Oni się go nawet wstydzą, oni za niego przepraszają. Tutaj nawet mam taką informację ciekawą o kardynale Rysiu, który niedawno u ewangelików w Bełchatowie mówił właśnie, że Kościół ma bardzo ciężkie rany, właśnie tych rany podziałów, prawda, że tu musimy się wstydzić za tą naszą przeszłość. To jest właśnie ta nowa indoktrynacja, to jest propaganda imperialna, proszę Państwa, to jest propaganda imperialna, to jest resetowanie całego tego tysiąclecia, właśnie tego wszystkiego, co się wydarzyło i powrót do tej otońskiej propagandy. Ten właśnie Kościół, który zwalczał tych protestantów, był zły. A przypomnijmy, że właśnie protestantyzm przejął ten model właśnie, który nazywał, Koneszy nazywał bizantyjskim, czyli gdzie król, władca doczesny jest jednocześnie głową kościoła, prawda? Przecież tak funkcjonował model luterański, gdzie władca danego państwa jednocześnie był głową kościoła, tak przecież funkcjonuje anglikanizm. Król Anglii jest jednocześnie też i władcą kościoła, prawda? Głową kościoła anglikańskiego, więc to jest ten model, prawda? To jest właśnie ten model, gdzie religia jest używana jako narzędzie władzy, gdzie poddany nie ma w ogóle prawa do jakiegokolwiek nieposłuszeństwa w stosunku do władzy, gdzie religia jest używana właśnie jako narzędzie do indoktrynacji, narzędzie do łamania sumienia, narzędzie, prawda, do wdeptywania w ziemię, żeby po prostu poddany był takim właśnie służalczym poddanym. Tak funkcjonował świat luterański i właśnie ten anglikanizm. Trochę inaczej to było w kalwinizmie, bo tam dominował model raczej cywilizacji żydowskiej, gdzie pastor był bardziej takim rabinem, prawda? Stąd też niemiecki poeta Heinrich Heine mówił właśnie o kalwinach, że to tacy Żydzi, którzy jedzą wieprzowinę i coś jest na miejscu, więc to jest trochę inaczej i o tym tutaj nie będziemy mówić, zostawiamy to na boku. W każdym bądź razie właśnie ten model imperialny, on się potem złączył bardzo mocno właśnie z protestantyzmem i zresztą protestantyzm był jego narzędziem, bo chodziło o to, żeby właśnie zniszczyć papiestwo, prawda? Trzeba było obalić papiestwo. Stąd też potem mamy Prusy i stąd też mamy chociażby tę Anglię, która te Prusy przy każdej możliwej okazji wspierała, bo chodziło tutaj właśnie o to, żeby stworzyć właśnie silne protestanckie państwo, które będzie mogło zniszczyć katolicyzm w Niemczech, prawda? No taki był cel tej całej operacji. No i rzeczywiście Prusy jednoczą Niemcy. Potem Bismarck rozpoczyna swój Kulturkampf. Tam wtedy właśnie też padają te słynne słowa, że Niemcy nie będą chodzić do Canossy. Zobaczcie Państwo, po tylu latach, prawda, Bismarck odnosi się do tej Canossy, to pokazuje, co w tej ich psychice właśnie ta Canossa wywołała, gdzie Bismarck właśnie rozpoczynając swój Kulturkampf mówił, że Niemcy do Canossy chodzić nie będą. Sam Bismarck Kulturkampf bismarckowski przegrał, ale moim zdaniem długofalowo wygrał, moim zdaniem to pośrednie oddziaływanie protestantyzmu na obywateli Rzeszy było bardzo silne i niemieccy katolicy tak naprawdę coraz bardziej stawali się mentalnymi protestantami, właśnie poddanymi takiej właśnie ideologii państwowej, ale to już było właśnie to przygotowanie do odbudowy tego imperium, żeby Niemcy mogli, rzucając papiestwo na kolana, właśnie to swoje protestanckie imperium odbudować. No tak to było. Potem w czasie III Rzeszy jakby protestantyzm został zastąpiony przez nową ideologię pogańskiego narodowego socjalizmu, ale to już jest osobna historia. No w każdym bądź razie właśnie o to chodziło, żeby cofnąć reformację,
znaczy albo inaczej, dokończyć reformację. Sobór Watykański II, jego tym faktycznym celem było dokończenie reformacji i rzeczywiście od tamtego czasu Kościół jest cywilizacyjnie protestantyzowany bardzo mocno. Docelowo także moim zdaniem właśnie cofnięcie także i tych politycznych skutków reformy gregoriańskiej po to właśnie, żeby odtworzyć znowu te ottońskie struktury, gdzie ta imperialna władza rządzi wszystkim. No i jeszcze tutaj wracając właśnie do kardynała Rysia, który jest tutaj absolutnie, prawda, chyba takim wzorcowym przykładem tego właśnie sposobu myślenia i tego właśnie, jak ten Kościół posoborowy ideologicznie, podkreślam, ideologicznie, tu nie chodzi o wiarę, tu chodzi o ideologię, jest właśnie tutaj tym rzecznikiem budowy tej zjednoczonej Europy, już tam kwestia prawdy, właśnie tych sporów doktrynalnych, go w ogóle nie interesuje, to są złe podziały. Warto tutaj wskazać na to, że ten kościół, tych ewangelików właśnie w Bełchatowie, że on został zbudowany no, jakby inaczej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, prawda? Jakżeby inaczej. No, to są stare metody, gdzie właśnie krok po kroku buduje się swoje strefy wpływów i tak właśnie ta nadrzędna władza imperialna jest budowana, która jest dla Polaków, dla większości Polaków jest kompletnie, kompletnie niewidoczna, bo żeby to zrozumieć, to trzeba mieć wiedzę. Po prostu trzeba mieć wiedzę. Jak ktoś żyje tylko tym chlebem powszednim, prawda, z dnia na dzień, tylko się podnieca, że zarabia, ma większy dom, większy samochód, jeździ na wakacje, nie wiem gdzie tam, na Dominikany czy gdzieś tam, to on tych rzeczy nie zrozumie i nawet nie będzie wiedział, że już jest wynarodowionym mieszkańcem Sklawinii i że jakby głosuje na jakieś partie polityczne, które i tak nie mają żadnego znaczenia, bo te sprawy kluczowe, strategiczne rozstrzygane są zupełnie, zupełnie gdzieś indziej. I w kontekście Kościoła jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz, a konkretnie kwestię związaną z franciszkanami, dlatego że tu znowu pokazuję, jak znajomość historii pozwala nam dostrzec pewne wzorce, dzięki którym możemy lepiej zrozumieć, co się dzieje obecnie. Już w średniowieczu niemieccy cesarze, niemieckie cesarstwo było bardzo zadowolone jakby z doktryny głoszonej przez franciszkanów i franciszkanów popierało, dlatego że franciszkanie głosili wizję ubogiego kościoła, no a dla cesarzy oznaczało to ubogi kościół. To słaby kościół, to kościół, który będzie można sobie znowu podporządkować, prawda? Jak kościół rozda wszystko, co ma ubogim, no to będzie zostanie bez niczego, więc będzie się musiał zgłosić do cesarza, żeby cesarz, prawda, te wszystkie jakieś tam urzędy kościelne potworzył, tak jak potem to było w protestantyzmie, prawda, że te urzędy protestanckie, kościelne były podporządkowane państwu, a de facto, no wtedy kler byłby urzędnikami, prawda, no to była raj dla cesarza, prawda, sprowadzić kościół do roli urzędników państwowych. To jest absolutnie idealna opcja. Jeśli kler jest urzędnikami państwowymi, jest na garnuszku państwa, to z takim klerem można zrobić wszystko, prawda? No więc tutaj cesarze rzeczywiście z taką dużą sympatią patrzyli na franciszkanów. I tu jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że właśnie w średniowieczu, w XIV konkretnie wieku, pojawił się bardzo znowu taki ostry spór między franciszkanami a papiestwem, konkretnie papieżem Janem XXIII. Chodziło o to właśnie, że franciszkanie uważali, że własność jest kompletnie zła,
i nikt nie powinien nic mieć, a w szczególności tutaj właśnie Kościół nic nie powinien mieć. I oni sobie wymyślili, że ponieważ oni nie mogą nic mieć na własność, to te budynki, które mają, bo jakieś tam budynki mieli, to nie będzie ich własność, to papież będzie miał to na własność, prawda? Więc jak już ma być coś złego, śmierdzącego, to niech to papież to ma, a my, franciszkanie, jesteśmy ubodzy. To mniej więcej była taka konstrukcja. No i papież wtedy powiedział, no way, tak nie ma, nie ma szans, prawda, że posiadanie rzeczy musi być związane z własnością, dlatego że z własnością związane są obowiązki, prawda? Jeśli posiadasz rzeczy, to też ponosisz odpowiedzialność, prawda? Odpowiedzialność właścicielską. Tam było jeszcze parę innych wątków, nie, to teraz jest nieistotne, ale generalnie takie było clue, takie było tutaj główne przesłanie właśnie tutaj w rozumowaniu papieskim, że własność jest potrzebna, żeby był porządek, żeby był ład, prawda? Żeby było wiadomo, kto za co odpowiada. No i oczywiście tutaj papiestwo uważało, że własność jest dobra, jakby własność tworzył Bóg, prawda? Własność pochodzi od Boga, a nie jest żadnym grzechem. Mówię o tym, żeby pokazać, że to, co jest teraz sprowadzane do marksizmu, to ma dużo starszą historię. To już było dyskutowane w Kościele w XIV wieku. W XIV wieku już toczyły się spory o to, czym jest własność, czy własność jest dobra, czy własność jest częścią prawa naturalnego, czy własność jest złem, czy jest złem koniecznym, czy chrześcijanin może mieć własność, i papiestwo stanęło po stronie własności, uważając, że własność jest częścią prawa naturalnego, prawa Bożego, prawda, i że katolik, prawda, jakby nie ma nic w tym złego, że mamy własność. To musimy wiedzieć, prawda, że takie spory były i jaka była tutaj pozycja Kościoła w tym wszystkim. Ale co jest ciekawe, że była grupa franciszkanów, którzy się nie podporządkowali, oni zostali ekskomunikowani. Tutaj przede wszystkim był to Michał z Ceseny, Bonagracja z Bergamo i najbardziej znany Wilhelm z Ockham. No i oczywiście, gdzie się schronili, no jakby inaczej, na dworze cesarza Ludwika IV Bawarskiego w Monachium, i stali się kim? No, apologetami władzy cesarskiej, którzy pisali właśnie tutaj całą taką propagandówę przeciwko złemu papiestwu, i gdzie właśnie twierdzili, że papież jest zły, bo właśnie tutaj nie chce być tym ubogim papieżem, tutaj papież powinien być ubogi, kościół powinien być ubogi, i że generalnie to papiestwo powinno podlegać cesarzowi, więc stali się no takimi najemnikami, no po prostu właśnie najemnikami cesarskimi, nie mieli za co żyć, więc pisali to, czego oczekiwał od nich cesarz, no i w ten sposób mogli też dokopać papiestwu. No, takie rzeczy trzeba wiedzieć, prawda, bo potem czytamy pewne rzeczy i uważamy, że oni tacy byli wspaniali, bo ubogi Kościół. No, trzeba wiedzieć, co było, jakby, co tkwiło za tym, prawda, jakby, jaka była tutaj esencja. W tym kontekście warto też wspomnieć o bardzo ciekawym filmie Franco Zeffirelliego, Brat Słońce, Siostra Księżyc. Dobry film, jak czy artystycznie warto zobaczyć. Ale tam jest taka scena, gdzie, właśnie to jest film o świętym Franciszku, gdzie papież bodajże klęka przed Franciszkiem, nawet nie wiem, czy nie całuje jakoś tam jego stopy, już nie pamiętam szczegółów, ale właśnie jakby to papież, można powiedzieć, korzy się przed tym Franciszkiem. No, Zeffirelli oczywiście nie był żadnym klerykałem, a wręcz przeciwnie, więc dla mnie to jest oczywiste, że to jest film propagandowy, w którym właśnie już urabiano katolików, bo to katolicy ten film z wielkim tutaj zachwytem oglądali, sama pamiętam z okresu dzieciństwa, właśnie urabiania tą wizję tego ubogiego kościoła, i że właśnie ten zły papież, prawda, ten zły papież otaczał się tym bogactwem, a tutaj ten dobry święty Franciszek, przy czym obraz świętego Franciszka jest absolutnie zmanipulowany, bo Franciszek w żaden sposób nie był antypapieski.
Więc tutaj już jest ten obraz. No i jakby dlaczego o tym mówię? No bo ja osobiście się jakby zastanawiam nad tym, czy ten właśnie obecny papież no jest Franciszkiem tak przypadkowo, tak chciał, prawda, żeby jakby to jego była własna inicjatywa, czy też kryje się właśnie za tym ten motyw, w szczególności, że on właśnie ciągle mówi o tym ubóstwie i razem z Rothschildami buduje projekt tego inkluzywnego kapitalizmu i jakby na końcu tej współpracy no trudno nie dostrzec, że będziemy mieli społeczeństwo całkowicie wywłaszczone, więc jakby ja tutaj stawiam pytanie, ja dowodów nie mam, ale tak jak mówię, jak się zna te motywy, te wzorce, te archetypy, to człowiek jakby widzi te powiązania i się zastanawia, what's going on, prawda, jakby o co tu chodzi. No w każdym bądź razie to nie ma nic wspólnego z żadnym marksizmem, to są sprawy głębsze, znacznie głębsze i wcześniejsze, dlatego że oczywiście dla władzy, dla tego modelu właśnie władzy tej niemieckiej, imperialnej, jakby ideałem jest społeczeństwo pozbawione własności, bo jak nikt nic nie będzie miał, to o wszystko będzie musiał prosić władzę, prawda? Władza stanie się wtedy absolutna, bo będzie wszystkim dysponować, każdemu będzie przydzielać, prawda, wedle zasług, według uznania. Ktoś będzie posłuszny, to będzie miał, jak ktoś będzie nieposłuszny, to nie dostanie, za przeproszeniem, zdechnie z głodu, prawda? To jest ten model, więc ludzie mają nic nie mieć, na świecie ma pozostać, tutaj ciekawe, mam znajomą, która mówiła, która zna Morawieckich, jeszcze starego Morawieckiego, którzy ponoć już kilkanaście lat temu mówili, że na końcu zostanie tylko 1000 firm. Jakby w rozmowach prywatnych wprost mówili, na końcu zostanie tylko 1000 firm. Jak się popatrzy na działalność poprzedniego premiera, to widać wyraźnie, że on ten projekt realizował, a zważywszy na to, że przecież on swoją karierę zaczynał właśnie w Niemczech, więc i w bankach, więc wszystko jest jasne, prawda? Wszystko jest oczywiste, bo jak będzie 1000 firm i taki wywłaszczony plebs, to wtedy właśnie ten plebs będzie, albo inaczej, to całe społeczeństwo wtedy będzie właśnie jakby tresowane w posłuszeństwie za to, że jak będziesz bardzo niegrzeczny, to w ogóle nic nie dostaniesz i autentycznie zdechniesz z głodu. Jak będziesz jakby tam dosyć grzeczny, to cię zaczipujemy i będziesz dostawał dochód gwarantowany. A jak będziesz jeszcze tym lepszym intelektualnie, z lepszej rodziny pochodził, to damy ci możliwość zrobienia kariery w tych korporacjach, w tym 1000 korporacji, prawda? Jak będziesz bardzo grzeczny, to będziesz tam robił karierę w tej korporacji, jak będziesz super grzeczny, nawet może zostaniesz jakimś szefem. I to tak ma działać, prawda? No to jest ten imperialny pomysł. Wszystko od góry sterowane, prawda, przez jakieś takie centrum, które stanowi konglomerat różnych rodzin, dynastii, rodów niemieckich, nie niemieckich oczywiście. O tym mówiłam w poprzednim nagraniu o Davos, jakby to ma być tą władzą imperialną. No i teraz, jeśli chodzi o Unię Europejską, no to właśnie jesteśmy w takim momencie, gdzie ta Europa jest przekształcana w to imperium i poszczególne państwa są redukowane właśnie do tego statusu tych prowincji. I tym kolejnym krokiem jest budowa armii europejskiej. To jest cholernie ważne. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego ma powstać armia europejska? Albo jeszcze powiem inaczej. Niemcy ciągle o tym mówią, właśnie o tej armii europejskiej, to co opisałam w swojej książce Niemiecki sen o imperium. Oni cały czas argumentują, że to jest zupełnie bez sensu, żeby istniały równoległe armie. Bo to jest dublowanie, prawda? To jest powielanie systemów, to jest marnotrawstwo, to jest tracenie środków. Po co mamy mieć wszystko jakby takie samo i równoległe, jak możemy przecież tworzyć jedną armię i możemy podzielić się zadaniami, możemy tworzyć wspólny system, wspólną ochronę przeciw jakąś tam powietrzną, wspólne jakieś tam czołgi, wspólne różne systemy. Taniej będzie, prawda? Oszczędniej, szybciej odzyskamy zdolność bojową, prawda? To jest to, czyli ich celem jest to, żeby zniszczyć autonomię i samodzielność bojową poszczególnych armii, żeby
to, co będzie się dalej formalnie nazywało, powiedzmy, Wojskiem Polskim, nie miało samodzielnej zdolności bojowej, prawda? A po co? A dlaczego? No i teraz sobie właśnie przypomnijmy historię. No, Imperium Niemieckie, ten projekt upadł, dlatego, że były armie, za pomocą których można było pokonać armię cesarską. No, proste jak drut, prawda? Była Francja, która w współpracy z papiestwem mogła walczyć przeciwko cesarstwu. Była Polska, która we współpracy z innymi, prawda, armiami ze wschodu głównie, była w stanie walczyć z krzyżakami. I to się ma już nie powtórzyć, prawda? Tego błędu ma już nie być. Że mają, mogą, jakby nie mają, nie ma prawa, żeby istniały jakiekolwiek armie, które mogłyby pokonać armię cesarską, armię europejską. No o to tutaj chodzi. No to jest jasne i oczywiste. Więc armie europejskie mają stracić samodzielność bojową i ma powstać armia europejska. Dlatego też Niemcy nie chcą tak bardzo budować swojej własnej armii Bundeswehry. Oni chcą od razu inwestować w środki w armię europejską. I do czego służy cały teraz ten system tych zamówień wspólnych dla Ukrainy? To jest właśnie zalążek budowania armii europejskiej. To jest budowanie systemu właśnie wspólnych zakupów, żeby tworzyć wspólne technologie. No przecież to o to tu chodzi. To jest oczywiste, o co tu chodzi. Oni już budują tę armię europejską. My już jesteśmy w tym projekcie i się tym zachwycamy, bo najważniejsze jest to, żeby Ukraina dostała broń, żeby ruskie dostały, prawda? Żeby ruskim przywalić. Tak, tacy głupi jesteśmy. Tacy głupi jesteśmy. Właśnie tacy głupi. Najważniejsze przywalić ruskim i budujemy już tę armię europejską po to, żebyśmy byli potem całkowicie spacyfikowani, żeby już nikt nie ośmielił się podnieść ręki, prawda, na władzę cesarską. Żeby nikt nie miał po prostu czelności się zbuntować. No, o to chodzi. Tylko trzeba znać historię, żeby te rzeczy rozumieć. No, w tej chwili budowany już jest budżet europejski, europejskie podatki, prawda, teraz już się wprost mówi, trzeba zlikwidować weto, prawda, jednomyślność, decyzje większościowe, no więc to już jest naprawdę, jesteśmy praktycznie w tym momencie, że ten projekt zostanie całkowicie domknięty, już będzie posprzątany i cały 1000 lat po prostu tej tradycji emancypacji państw, narodu spod tej władzy cesarskiej zostanie po prostu przekreślone. Autentycznie przekreślone. Jesteśmy cofani do tego czasu, prawda, tych odtonów i temu służą te wszystkie procesy wynaradawiania Europejczyków i po to są ci emigranci w Europie, ci uchodźcy, żeby właśnie wynarodowić Europę, bo ten model to jest model plemienny. Europa ma zostać cofnięta do czasów plemiennych, prawda, bo gdzieś tam ten X wiek to był taki czas, no jeszcze plemienny, prawda, to jeszcze nie były nowoczesne narody ani państwa, więc Europa ma być cofnięta do właśnie tych czasów takich plemiennych i prowadzenie tutaj uchodźców, no ten proces tylko i wyłącznie może przyspieszyć. No i teraz, co jest tutaj jeszcze ważne? Ważne jest to właśnie, żeby zrozumieć, że mamy tutaj do czynienia z zupełnie innym punktem widzenia. Jakby z punktu widzenia cywilizacji łacińskiej, która uważa, że to był postęp, że poszczególne narody i państwa wyemancypowały się spod tej władzy cesarskiej, że właśnie powstała ta decentralizacja polityczna w Europie, że powstała też ta przestrzeń dla autonomii religijnej, dzięki której powstała też idea po prostu jakiejś takiej wolności sumienia najzwyczajniej w świecie, której wcześniej świat nie znał. Absolutnie świat czegoś takiego wcześniej nie znał, prawda, że jednostka może mieć jakąś swoją autonomię. Absolutnie czegoś takiego nie było.
Z tego punktu widzenia oczywiście to, co się dzieje teraz w Europie, to jest katastrofa, prawda? Bo to jest cofanie Europy w rozwoju do stanu jakiegoś takiego prymitywnego, gdzie oczywiście jakby cała Europa jest dopasowywana do Germanii, prawda? Jakby Germania to jest tutaj ten wzorzec i ponieważ Germania nigdy się nie wyemancypowała spod władzy cesarskiej, zawsze to był właśnie ten kraj zamieszkały przez tych służalczych, prawda, poddanych cesarstwa. Oni nigdy nie przeszli tego procesu, nigdy nie stali się narodem, nigdy nie stali się cywilizacją łacińską. Oni kompletnie nie rozumieją, czym jest naród. Oni są służalczy w stosunku do władzy i będą zawsze władzę całować po rękach, w szczególności jeśli władza zadba o ich dobrobyt, im będzie dawać te uprzywilejowane miejsce, prawda, w tej hierarchii ludzi w Europie, bo mają uprzywilejowane miejsce i zawsze mieć będą. Więc jakby z punktu widzenia cywilizacji łacińskiej to my jesteśmy dopasowywani do czegoś, co zostało na poziomie jakiegoś niedorozwoju tak naprawdę politycznego i mentalnego i cywilizacyjnego. Z punktu widzenia Niemiec i tych elit imperialnych jest oczywiście odwrotnie, prawda? To Niemcy są tym szczytem rozwoju, stoją na czele hierarchii, a wszyscy inni to buntownicy, którzy nie dorośli do wizji niemieckiej, prawda? Nie dorośli do tej wizji wspólnej, zjednoczonej Europy, tylko są takimi egoistami, takimi niesfornymi dziećmi, które się ciągle buntują, prawda? I nie chcą się podporządkować, nie rozumiejąc wzniosłości i głębi tej niemieckiej wizji. Ja mówię poważnie, ja się tyle naczytałam tej propagandy niemieckiej, w szczególności właśnie z czasów nazistowskich, ale w ogóle z czasów tych współczesnych, prawda, pierwsza połowa XX wieku. Ja po prostu te teksty znam i one są pisane w takim języku absolutnie napuszonym, patetycznym. I oni naprawdę uważali, że oni mają jakąś misję do spełnienia, że oni są dobrodziejstwem dla Europy i że Europa ich nie docenia, nie rozumie, jest taka niewdzięczna. Dlatego oni musieli rozpętać tą pierwszą i drugą wojnę światową, żeby zmusić Europę do uległości i żeby Europa w końcu doceniła tutaj ten geniusz niemiecki. I ich idea była taka, że zmuszą Europę do uległości i wtedy nagle Europa dostrzegnie, zobaczcie, wojen nie ma, pokój jest, tak się świetnie wszyscy rozumiemy, tak wspaniale jest, prawda, cudownie w tej europejskiej rodzinie. No i wtedy Europa, prawda, ulegnie i tutaj dostrzeże ten niemiecki geniusz i Niemcy będą błyszczeć jako ci, którzy wiedzieli, prawda, jako pierwsi i najlepiej rozumieli i wreszcie wszyscy dorośli, prawda, tutaj do ich geniuszu i do ich horyzontów myślowych, prawda. To jest autentycznie to niemieckie oprogramowanie, które na tym podświadomym poziomie po prostu działa do dzisiaj i znowu wychodzi to, o czym pisałam w mojej książce Niemieckie sen o imperium, gdzie Niemcy znowu mówią, że oni są już gotowi do wzięcia specjalnej odpowiedzialności za Europę, prawda? Są już gotowi do tego, żeby przewodzić Führung, prawda? To Führungsrolle, prawda? Niemców w Europie. To cała terminologia już jest, prawda? Oni już nawet jej nie ukrywają, tylko z jakiegoś powodu wszyscy są głusi, przepraszam, i ślepi i nie widzą tego, ale to chyba wynika z tego, że właśnie trzeba znać te wzorce, trzeba znać tą literaturę, trzeba znać po prostu ten sposób myślenia, żeby zwrócić na to uwagę, ponieważ nikt tego nie zna, bo historia jest manipulowana, zniekształcona totalnie, więc nikt nie zwraca nawet na to uwagi. No i oczywiście pojawia się pytanie, jakby co będzie dalej, prawda? No na tym etapie jakby Polski już nie ma, jakby Polski jako państwa suwerennego, tej Polski stworzonej przez Bolesława Chrobrego już praktycznie nie ma. To Polska jest znowu sklawinią, prawda? My już jesteśmy sklawinią, terenem tutaj niemieckiej ekspansji, kolonizacji, to nie ma w ogóle co do tego wątpliwości, zostaniemy wymieszani z Ukraińcami, prawda? Rusinami, bo to też sklawinia. Z punktu widzenia Niemiec to nie ma różnicy, prawda? Polak czy Ukrainiec to sklawienia i tyle, prawda? W czym rzecz, prawda? W czym problem? No. A Ukraińcy zawsze są dla Imperium Niemieckiego bardzo, bardzo użyteczni, więc jakby
ten proces tutaj już jest po prostu prawie że domknięty. No, co będzie dalej? No, jakby, no to jest pytanie, prawda? Czy te procesy są do zatrzymania? Czy moim zdaniem do zatrzymania to już nie jest, to już się potoczy. To jest tylko pytanie, jak to się skończy, prawda? Bo może być tak, że ten projekt ostatecznie jednak się rozpadnie, bo się okaże, że to jednak nie jest takie proste, żeby cofnąć 1000 lat historii, żeby z narodów europejskich zrobić jakieś bezkształtne plemiona, właśnie jakieś taki plebs zarządzany od góry. Może się okazać, że poszczególne prowincje jednak mają sprzeczne interesy i to się wszystko rozpadnie, prawda? Jest to bardzo prawdopodobne, bo projekt jest bez sensu. Jakby od samego początku był bez sensu i to, że Niemcy byli ciągle właśnie jakby odrzucani przez wszystkie nacje europejskie, jednak z czegoś wynika. Europejczycy tego wcale nie chcą, a zadziałało to właśnie dlatego, że Europa została zniszczona poprzez obydwie wojny i Europejczycy mieli po prostu dość, prawda? Więc zostali autentycznie zmuszeni do tego, a jednocześnie zostały zniszczone elity narodowe, bo one były z premedytacją po prostu niszczone, za paradwanem walki tutaj z nacjonalizmem, prawda? Bo nigdy więcej wojny, więc Europa musi się zjednoczyć. No i niestety tutaj kręgi właśnie religijne związane z chadecją, chrześcijańską demokracją także odegrały bardzo negatywną rolę, bo już o tym się nawet nie wie, że w kościele istniało wiele nurtów politycznych. Istniał nurt konserwatywny, taki związany właśnie z modelem feudalnym, który uważał, że właściwie tylko feudalizm jest prawdziwie katolicki i każde odstępstwo od feudalizmu to jest właśnie odstępstwo od wiary. No co nie jest prawdą i to Kościół jeszcze przedsoborowy jasno powiedział. W Kościele istniał polityczny nurt właśnie narodowy, takiej narodowej demokracji, można powiedzieć narodowego chrześcijaństwa, czy nawet nacjonalizmu chrześcijańskiego, bo takich terminów używali, który uważał, że w sprawach etycznych narody powinny słuchać papieża i etyki katolickiej, a w sprawach politycznych powinny rządzić się same, prawda? To jest ten model łaciński. No i jest ten model chrześcijańskiej demokracji, która bardzo mocno marginalizuje ten element narodowy, jest wręcz antynarodowa, można powiedzieć. No i gdzie jakby no, moje przekonanie jest takie, że za plecami chadecji zazwyczaj tkwią siły po prostu wolnomularskie, które chadeci używają do swoich własnych celów. I tak było przecież moim zdaniem właśnie z integracją europejską, gdzie ludowi pokazano katolików, tutaj Adenauer, Schumann, prawda, Gasperi, a za ich plecami znajdowali się inni, którzy ten projekt imperialny budowali. No a właśnie tutaj Kościół, który postawił na chadecję, sam też w jakiś sposób przyczyniał się do tego, żeby ten nurt narodowy osłabiać i przeciętny współczesny katolik nawet nie wie, że coś takiego było, ale na tym właśnie polega Kościół imperialny, który służy imperium. Podkreślam, politycznie. Mówimy tutaj o sprawach politycznych, bo to trzeba rozumieć, że są sprawy wiary, a w przypadku Kościoła, no, Kościół zawsze ociera się o te sprawy polityczne, ale tutaj możliwe są bardzo, bardzo różne tradycje. A więc co będzie dalej? Może być tak, że się to po prostu samo ostatecznie rozsypie, bo ten model po prostu moim zdaniem jest katastrofą dla Europy, jako dla osoby, która uważa, że właśnie ta emancypacja narodu spod władzy cesarskiej, właśnie dzięki temu Europa stała się tym, czym była. Na tym polega właśnie wielkość i potencjał Europy, bo powstała przestrzeń dla konkurencji, różnorodności, wymiany. I to bardzo twórczo właśnie napędzało rozwój Europy. Taki stan, w którym wszystko jest od góry uporządkowane, jak w więzieniu, w jakimś Alcatrasie, gdzie każdy ma swoją klatkę, to moim zdaniem nie sprzyja rozwojowi. I moim zdaniem właśnie Unia Europejska poprzez ten model właśnie taki odgórny zażyna Europę i tutaj największe środki unijne tego nie zmienią. No, ale też jakby widać, że też władze imperialne te europejskie idą na starcie z Rosją, z Chinami, jakby więc mogą sobie tutaj też nabić guza.
Więc też może być tak, że z tej strony rzeczywiście jakby no dojdzie do takiego starcia Imperium Europejskiego z innymi państwami i no ze względu na układ sił Europa tutaj absolutnie nie ma szans, żeby tę walkę wygrać. Absolutnie, absolutnie, absolutnie nie ma szans i tę walkę przegra. I jeśli rzeczywiście pójdzie na taki kurs kolizyjny, to skończy się tą po prostu katastrofą dla Imperium Europejskiego, co oczywiście może oznaczać kolejną szansę dla Europejczyków, dla narodów europejskich na to, żeby się z tej władzy imperialnej uwolnić i zacząć budować jakąś nową Europę, bo oczywiście powrotu do tego, co było, to już po prostu no, nie będzie. Tak historia działa. Więc w takich czasach przyszło nam żyć. Co możemy zrobić? No, to przede wszystkim musimy rozumieć, co się dzieje. Musimy uwolnić własne głowy od propagandy, po prostu od propagandy, dlatego że jakby no, zniewolenie zaczyna się w głowach, dlatego Imperium zawsze tyle inwestowało właśnie w propagandę, dlatego tak walczyło o to, żeby ten Kościół sobie podporządkować, bo Kościół miał tutaj tworzyć właśnie określoną propagandę. No, patrząc na to, co się dzieje obecnie, to już można lepiej zrozumieć, że Imperium miało tutaj rację, bo to rzeczywiście jest bardzo użyteczne narzędzie w takich rękach. Niestety tak jest. I jakby no, trzeba zacząć od uwolnienia swoich głów, prawda? Jeśli ktoś podejmuje jakąś walkę zbrojną, walkę z systemem, prawda, a nie uwolni najpierw swojej głowy, to ma pewność praktycznie, że będzie tylko i wyłącznie użytecznym narzędziem w rękach tych elit imperialnych, które lubią czasem z różnych buntowników zagospodarować do swoich własnych celów. Jak gdzieś trzeba zrobić z czymś porządek, to zawsze znajdą się jacyś buntownicy, potem się im powie, o, tamtych trzeba zlikwidować, oni wam zagrażają, oni są tutaj niebezpieczeństwem, to wszystko przez nich, prawda? I tak można takich sił używać do swoich własnych celów. Tak trochę było z III Rzeszą i z nazistami, którzy byli też pożytecznymi idiotami w rękach tych, właśnie elit imperialnych. Tak było. Więc cóż, wolność zawsze zaczyna się od własnej głowy. Ktoś, kto ma zniewolony umysł, nigdy nie będzie wolnym człowiekiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Film był długi, ale myślę, że dla wiele rzeczy teraz po prostu stało się bardziej oczywistymi i łatwiej nam będzie się poruszać po prostu po tym świecie, który nas otacza. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.